kroszów następnego dnia już. Genau, man kann sich schon mal nach dem Verlust. Wenn ich mich profile, weil ich jetzt ein bisschen hart bin, dass ich hier bin, weil ich das hier bin, prüfne. Teraz bin ich hier mal auf dem Tag im Panischen. Ja, genau. Genau, Panischen, so prüfne. Och, pan, rozumiemy to na tym już. W jakichś wszystkich budowach, jak to tutaj są. Bo jest droga pozamykana na życie do wszystkim korki, ale i też nie korkuje kolei. No do Krakowa i Thailand. Fajnie się jeździ, super. Jak na razie.
Ja, pinał jest fajnie. Myślałem, żeby też ze siostrą jechać do Szczyrku, ale jednak, że znów, że to będzie lepiej. A Szczyrk oczywiście jeszcze odwiedzimy. Warunki całkiem niezłe, także jest co kręcić, jest co jeździć, kręcić jeszcze nie ma co, bo na razie nie jeżdżę. Ja sam genał dziewiczy stok, ale już widać, że nie dziewiczy, bo widać, że tu nasi jeździli. Już nie jest dziewiczy stok, a to ci dopiero. Już filmy na Roba 25 rowerowo-narciarski świat widzieli i już tu zaczęli jeździć, ale tu by się przydał jakiś worczyk i fajny stok by był, taki do nauki genał.
6 tego jest tej godziny. No ale nie ma się co dziwić. Teraz ciekawy będzie powrót, nie? Masakra, masakra. I tu my po raz kolejny mamy rajd rowerowo. Krótko, bo krótko, ale bez wątpienia to jest zderzenie sezonów 2021, czyli narty i rower tego samego dnia po raz pierwszy w tym sezonie. I mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, to jest ligota miliardowice. W tej cieśni jeszcze do zeszłego roku, do 2020, był przejazd kolejowy. To jest ulica objazdowa w Zabrzegu. Niestety kolej sprawiła, że tego przejazdu po prostu nie będzie. Został zlikwidowany. A ja pamiętam, jak tu jeszcze po prawej stronie była chałupa. Nawet ja w tej chałupie parę razy był. Tako kobieta tu mieszkała. I po drugiej stronie tych torów była Buda, taki dróżnik. Ona jest na filmach niektórych moich. Także no, fest się zmieniło. Niestety na gorsze, bo przejazd powinni zostawić. Wzięli go. Po co to komu było? Ziemi nawiedzione, pierony. Teraz jadymy. W sumie mógłbyś tam jechać koło tych torów, ale tam pieruńskie błoto. Jadymy obejrzeć, co tam dali słychać na tej budowie. Jeśli chodzi o te znaki WTR-ki, tak, jasne, jechać autem, piwo popijać, no, grać w nie. Jeśli chodzi o te znaki WTR-ki, sprawa jest cały czas w toku, nie odpuszczymy. Tak skończy się dyskusja. Jak skończą ta inwestycja, tam będziemy pilować, żeby przypadkiem nie zapomnieli o tych znakach WTR-ki w Zabrzegu. Nie wiecie, że to tak lubią robić, nie? Znaki są, potem jest jakiś remont na trasie i znaki wyparują. Remont się kończy, a znaków dalej nie ma. To świadczy o burdelu po prostu. Rzeka Jłownica. W ogóle te trasy rowerowe w naszej gminie to Czechowicki wiele razy wołają o pomstę do nieba. Nawet pojawił się pomysł, żeby je zlikwidować. Genialny pomysł. Najlepszy na rozwiązanie wszystkich problemów. Po prostu tym, kto to wymyślił, gratuluję. Żeby nie było problemu z trasami rowerowymi, nie mogę tych tras zlikwidować. Wisła. Oczywiście na granicy Czechowic i Wielkich Kałkowic. Tak
tego nie widzicie, ale po lewej stronie jest wybudowany już nowy most kolejowy. Tak, źle. No, tutaj też jest przebudowa kolei. Zderzenie sezonu tym razem nie do opała zapory, bo mi się spiraj za to przedłużyła. Ale taki rowerowy rozruch, bo ponad miesiąc bez rowera. Widzicie go? Potężny. Ja, tam ludzie łażą, tu jest chyba ognikie. Ja pojadę sobie tam z drugiej Tak, wjechałeś do lasu. Tu jeszcze śnieg widać. No, piścica trochę jest.
Tak, to jest już droga technologiczna w Zabrzeskim Lesie. Tutaj dostałem wiadomość od pana Krzysztofa z grupy Trochu Roweru. Jak napisałem mu, że mam dzisiaj zderzenie sezonów, czyli i narty, i rower jednego dnia. A teraz mamy zderzenie rowera ze śniegiem. No i proszę, Krzysztof Wap, czyli Trochu Roweru. Kojarzycie kanał, oglądajcie, fajne filmy, bo był też tu w moich terenach. Także super, jadą 21 marca 2021 nad Jezioro Czorsztyńskie. Ja też tam był, polskie garda. Tak, troszkę wiaterku zaś jest, ale one gdzieś w tym lesie pojawiły się wilki. Na razie żadnego nie spotkał i raczej ich spotkać nie zamierzam. Jak widzicie, jeszcze resztki śniega. Ale już tak rajza się nam zdarzyła, kaj było zaśnieżone. Dość fest. Było zdecydowanie zimniej. Weź się na raz dostał. Ale daliśmy radę. Ja też dzisiaj testuję bieliznę termoaktywną, firmy Wróbek. Bardziej chodzi o galoty, bo dostałem takie galoty i testuję je. Dzisiaj żech je testował też na nartach. Wczoraj też testowałem na nartach. I dzisiaj też na rowerze. Jak na razie spisują się bardzo dobrze, mimo tego, że temperatura już jest w okolicach zera, bo już wszystko zamarzło zaś z powrotem. Jest mi ciepło po prostu. Fakt faktem, że ja też cały czas jada, więc no na postojach no to raczej nie ma co szaleć z czasem, bo postoje trzeba robić krótkie, to się człowiek po prostu wychładza. Tym, kto jeździ na kole i na nartach, to wie, o co chodzi. Że to potem wcale nie jest taki rozruch po takiej dłuższej przerwie na polu oczywiście. Ale nie jest to zbyt komfortowe pod względem termicznym. Jak ściemnia się, to już też trzeba będzie kończyć ta rajza. Po foli, że chce nie wziął ze sobą. Kurde, no. Co za porażka. Tutaj widzicie ten biały krzyż. To jest jedna ze stacji ekstremalnej drogi krzyżowej. Ja w tym roku też idzie, mimo pandemii, ale idzie ekstremalna droga krzyżowa. Terminy są rozłożone, także chcecie, to idźcie. Tu jest trasa też dookoła Jeziora Goczałkowickiego, EDK. No i proszę, jeszcze śnieg na drodze się trafił. Ty nie wyłożył na tym. O, blisko jest. Ale tylko kawałek. Tak, jak widzicie, już się ćmi. Już jada do dom. Wiecie, ważna sprawa jeszcze taka jest. 4 stycznia 2021 roku w zespole szkolno-przedszkolnym w Wronowie było takie spotkanie z trójką uczniów 6 klasy, którzy zaprojektowali trasy rowerowe w Wronowie. Ja tam był na tym spotkaniu i pan Jurek też był. Zresztą my byli tam gośćmi specjalnymi. Wszystko oczywiście w reżimie sanitarnym. No i opowiadali mi tam o swoich rajzach i o w ogóle, jak to się wszystko zaczęło.
I ja tam powiedziałem w pewnym momencie, że będzie film. Tak, film będzie, jak warunki jeszcze pozwolą, będzie objazd tych tras i z tego będzie film. Także film z objazdu tras rowerowych Brunowa będzie, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia, czymcie się i na razie, cześć.